Witam wszystkich z tej strony Quadron i zapraszam Was do mojej nowej serii Zagrajmy Wy. A jest to Zagrajmy Wy. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring. And into this ring he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. The last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom they fought for the freedom of Middle-earth. Victory was near, but the power of the ring could not be undone. It was in this moment when all hope had faded that Isildur, son of the king, took up his father's sword. The One Ring was lost for thousands of years. Now, destiny has placed the ring in the care of an unlikely creature, a hobbit, Frodo Baggins. Along with the help of his friends, Frodo set forth on a perilous journey to the land of Mordor to destroy the ring in the fires of Mount Doom. But the Dark Lord Sauron has again emerged, and with vengeance he commands an army bred but for one purpose, to destroy the free peoples of Middle-earth. Sauron now desperately searches for that which was his in ages past. Should Sauron find the One Ring, darkness shall once again fall upon Middle-earth. Władca Pierścieni, bitwa o Śródziemie. Moi drodzy, na samym początku o samej grze słów kilka. Gra ujrzała światło dzienne 6 grudnia 2004 roku. Producentem gry jest Electronic Arts Inc. Wydawcą gry również Electronic Arts Inc. Gatunek gry to strategia czasu rzeczywistego. I moi drodzy, teraz o fabule. O fabule oczywiście postaram się opowiedzieć w ten sposób, aby nie dawać tutaj do popisu spoilerom, aby po prostu spoilery nie miały tutaj żadnego miejsca. Tylko, moi drodzy, żeby naświetlić Wam to bardziej rzeczowo, muszę zrobić jedną rzecz. Mianowicie, przejdźmy do gry jednoosobowej, kliknijmy w kampanię i tu, moi drodzy, mamy kampanię podzieloną na dwie części. Siły dobra i siły zła. I generalnie tak, fabuła sił dobra jest poprowadzona dokładnie tak samo, albo prawie dokładnie tak samo, jak filmowa trylogia Petera Jacksona, czyli filmy Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, Władca Pierścieni, Dwie Wieże i Władca Pierścieni, Powrót Króla. Czyli wszystkie postacie, najważniejsze wydarzenia i tego typu rzeczy są odwzorowane w fabule Sił Dobra. Tak więc fabuła Sił Dobra w telegraficznym skrócie. Musimy po prostu zanieść pierścień zła, czy też jedyny pierścień, w miejsce jego wykucia i tam go zniszczyć i przy okazji nie dopuścić do ekspansji sił zła na Śródziemie. Oczywiście rozgrywka jest cały czas dostosowana do takiego rasowego RTS-a, jakim zresztą jest Bitwa o Śródziemie, bo jest to naprawdę rasowy RTS. Niektóre wydarzenia z filmu są, że tak powiem, troszeczkę zmienione na potrzeby gry.
Jednak całej tej swojej spójności filmowej przez to nie tracą, uwierzcie mi. Natomiast kampania Sił Zła jest swego rodzaju taką alternatywą, co by było gdyby. Co by było, gdyby nam się nie powiodło, gdyby pierścień trafił w ręce zła i gdyby siły zła rozlały się na całe Śródziemie. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Mam nadzieję, że nie wytłumaczyłem tego zbyt zawile. I moi drodzy, jeszcze generalnie, no, jeżeli komuś podobają się filmy Petera Jacksona, ta cała trylogia Petera Jacksona, tak jak zresztą mnie się podoba, do tego jeszcze wyśmienita muzyka Howarda Shora, która po prostu też wymiata, jest niezwykle klimatyczna, to z pewnością ta gra przypadnie wam do gustu. Jeszcze, moi drodzy, jedna taka sprawa rozgrywkowa. Nie będę dzielił Zagrajmy Wy oczywiście na dwie części, tylko nagram wszystko w jednej części. O czym mówię? Najpierw rozegram sobie kampanię Sił Dobra, a później kampanię Sił Zła. Mimo że kampania Sił Zła ma jeden zasadniczy feller, ale o tym fellerze opowiem wam, gdy będę tą kampanię już rozgrywał. I jeszcze jedna sprawa techniczna. Moi drodzy, mam wgranego widescreena, który oczywiście rozciąga, właściwie dostosowuje obraz 4:3 do ekranu 16:9. Jednak wydaje mi się, że są albo jest jedna, albo dwie mapy, które wywalają się przez tego widescreena. Więc gdy ten widescreen po prostu zostanie przeze mnie na ten czas usunięty, na czas rozgrywania danej mapy, to po prostu was o tym poinformuję. Zresztą będzie to widać gołym okiem, ponieważ proporcje gry zostaną rozciągnięte z 4:3 na 16:9. Tak więc, moi drodzy, to będzie chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp. Tak więc, moi drodzy, bez przedłużania klikamy Siły Dobra. I tu, moi drodzy, mamy trzy poziomy trudności: niski, średni i wysoki. Ja oczywiście biorę średni i zaczynamy. I tu, moi drodzy, mamy piękną mapę Śródziemia. Generalnie jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że czytelnicy książki Władca Pierścieni autorstwa Tolkiena, ja niestety tej książki nie czytałem, ja tam jestem bardziej fanem Sienkiewicza, nieważne. Fani książki bojkotowali tą mapę Śródziemia wykreowaną przez Petera Jacksona, argumentując to tym, że nie, to tak nie było, to nie było dokładnie tak, tam jest to źle odzwierciedlone, to nie pasuje, to wydarzenie miało inne troszeczkę tam zakończenie, albo inaczej to się wszystko potoczyło. Jednak, moi drodzy, powiedzcie mi, który film odwzorowuje książkę w 100%? No, czy jest taki film? Nie sądzę. Tym niemniej, moi drodzy, ja się nie będę czepiał i nie będę się odnosił do książki, ponieważ nie mam punktu zaczepienia, ponieważ tej książki nie czytałem. Tak więc ja będę się, tak samo jak gra, opierał w 100% na filmach Petera Jacksona. I to tyle. Mordor is the land of the Dark Lord Sauron. He has dominion over this bleak and wasted landscape and all who enter it. Sauron wages war with all of Middle-earth. He must be stopped, or all shall fall into darkness. The hobbit Frodo Baggins now bears the ring, guarded by a fellowship drawn from all the free peoples of Middle-earth. The One Ring must be returned to Mount Doom and destroyed in the very fires of its creation. Ok, moi drodzy, czyli tutaj mamy, jak widzicie, naszą drużynę pierścienia, czyli mamy Aragorna, Boromira, Gandalfa, Gimliego, Legolasa, Frodo, Pipina, Merego i Sama. I tak, moi drodzy, tutaj mamy jeszcze taką, tutaj mamy, jakby powiedzieć, miejscówkę mapy Śródziemia, ponieważ mamy tutaj Rivendell, z którego niedawno wyruszyliśmy, jak wiadomo, tutaj przez te góry mgliste, czy tam chyba, czy Karadras te góry się nazywały, no nieważne, w każdym bądź razie, moi drodzy, wybyliśmy z Rivendell, tutaj mamy gdzieś niedaleko Bri, tam gdzie była ta gospoda pod rozbrykanym kucykiem, w której miał być Gandalf, a go niestety nie było. No i tu mamy nasze ukochane Shire i zauważcie, że z lewej strony w tym kółeczku pojawiają się sceny wyciągnięte po prostu z filmu, tak więc jest to też fajny zabieg, moim zdaniem. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużając, klikamy w naszą drużynę. I jeszcze, moi drodzy, chciałbym wspomnieć o rozgrywce. Generalnie czasami jest tak, że musimy
po prostu przejść jakąś mapę predefiniowaną przez grę, żeby po prostu popchnąć fabułę dalej, a nieraz mamy po prostu kilka map i możemy sobie wybrać, którą tam chcemy sobie mapę przejść i na której tam mamy stoczyć daną bitwę. Tak więc mamy tutaj taką półswobodę, że tak powiem, więc moi drodzy, klikamy w Morię. Za akt pierwszy Moria mamy jeden punkt mocy. O co chodzi z tymi punktami mocy? O tym za chwilę. No, moi drodzy, powiem wam szczerze, że się jaram mocno, ponieważ no uwielbiam ten tytuł, tak więc bez przedłużania lecimy. This is no mine. It is a tomb. We have but one choice. We must face the darkness of Moria. Okej, moi drodzy, wreszcie mamy dostęp do rozgrywki. Przejdź drużyną pierścienia przez salę Morii. Dobrze. Najpierw, moi drodzy, zajmiemy się nieco interfejsem i zacznijmy może od celów naszej misji, czyli twoje aktualne cele w kampanii. I moi drodzy, mamy tak, wszystkie cele napisane białą czcionką są to cele główne, natomiast cele oznaczone taką żółtą czy też złotawą, musztardową czcionką są to cele poboczne. I tak, przejdź drużyną pierścienia przez salę Morii, wszyscy członkowie drużyny muszą przeżyć, zniszcz Balroga, premia znajdź 5 skarbów, premia awansuj wszystkich bohaterów na drugi poziom, premia kup moc. I generalnie, moi drodzy, gdy spełnimy wszystkie te cele, że tak powiem, poboczne, no to na końcu mapy otrzymamy, że tak powiem, takie odznaczenie, ale o nim po prostu opowiem wtedy, gdy tą mapę przejdziemy. I teraz tak, moi drodzy, tutaj mamy menu mocy. Zwiększ moc Gwiazdy Wieczornej, zniszcz jednostki, by zyskać nowe moce. No to jest takie niedopowiedzenie, bo oprócz jeszcze niszczenia budynków dostajemy to koło mocy. Napełnia nam się, gdy na przykład zabijamy wrogów, ale o tym też później. Punkty mocy do wydania. Mamy jeden punkt do wydania i mamy dwie możliwości. Leczenie. Leczy jednostki, zastępując jednego zabitego na batalion. Bardzo fajna UMK i bardzo fajna moc. I druga umiejętność to dary elfów. Bohaterowie zyskują 50% premię do zadawanych obrażeń. Moc bierna. Czyli jest to moc, która jest po prostu na stałe. Nie trzeba jej klikać, żeby się odnawiała. Ja na początek wybiorę sobie, moi drodzy, leczenie. Zamykamy. O reszcie oczywiście tych mocy będę opowiadał wtedy, gdy będę je odblokowywał. No i, moi drodzy, zacznijmy od tutaj naszej ukochanej przez wszystkich drużyny pierścienia. Zacznijmy od Gandalfa Szarego. Moi drodzy, tutaj każdy bohater ma określoną pulę umiejętności, czarów czy po prostu umiejętności specjalnych. Gandalf na poziomie czy też na randze pierwszej ma umiejętność magiczny wybuch, eksplozja odpychająca wrogów. Bardzo, bardzo fajna umiejętność jak na początek tej gry. Generalnie, moi drodzy, pod koniec, gdy Gandalf już tak porządnie wyekspi, to po prostu no sam kosi całe armię, uwierzcie mi. Zresztą zobaczycie to podczas tego Zagrajmy Wy. Lecimy dalej. Aragorn Syln Aratorna, zwany też Obieży Światem, ma tutaj umiejętność Atelas. Leczy pobliskich sprzymierzonych bohaterów. Też bardzo fajna i użyteczna umiejętność naszego Aragorna. Legolas, niezrównany łucznik i książę tam z jakiegoś tam leśnego królestwa i tak dalej, z tego co pamiętam z filmu. Ma tutaj umiejętność Atak Sokoła. Atak podwójną strzałą. Przydaje się to na dużych przeciwników typu trolle, nie trolle. No i Gimli, syn Gloina, następny artysta, krasnolud.
Rzut toporem, mniej więcej podobna umiejętność jak atak sokoła. Potężny atak na odległość też przydaje się podczas, że tak powiem, walki z dużymi pojedynczymi jednostkami. Boromir z Gondoru. Na razie nie ma żadnej umiejętności, więc nic o nim. Frodo Baggins, powiernik pierścienia. Żadnej umiejętności, tylko możemy mu zmienić walkę wręcz na rzut kamieniem. Właściwie może to sklikniemy, bo w walce wręcz niziołki są słabe. Samwise Gamgee, oczywiście przyjaciel Froda, też na kamienie. Merry Meriadoc Brandback, czyli kolejny ziomek z Shire, i Peregrine Took, kolejny ziomuś. Oni chyba zostali, ich drogi właściwie skrzyżowały się na Polmagota, jak tam byli na Szabrze, ale to już mniejsza z tym. I tu, moi drodzy, jeszcze mamy takie fajne tutaj, fajny przycisk, który pozwala nam zaznaczyć wszystkich bohaterów. Ja może sobie zrobię tak, że ja sobie ich zaznaczę w ten sposób, tak standardowo bardziej, i kliknę Ctrl 1. Dobra, mamy ich na jedyneczce, więc, moi drodzy, jedyneczka i lecimy. Lecimy z tematem. Okej, mamy pierwszy przeciwnik, są to oczywiście gobliny, którzy są przeciwnikami dosyć łatwymi. I tu, moi drodzy, mamy swego rodzaju, jak to się nazywa? Dokładnie. Zwiększenie doświadczenia, czyli gdy zbierzemy ten stojak z bronią, otrzymamy jeden level. I ja wam, moi drodzy, radzę, aby te znajdźki rozdawać hobbitom. Nie, to nie jest nic do jedzenia, mój drogi. Ponieważ hobbity są słabe w walce i ciężko się je leveluje, nie? Fajnie zrobione te szyby. Podoba mi się to. Okej, Gandalf tam tłumaczy, że to są jakieś tam inne stwory, gorsi niż orkowie, starsi niż orkowie. Kto tam? I znowu goblince. Moi drodzy, oczywiście wszystkie miejscówki też są oparte ściśle o... właściwie ściśle oparte na świecie wykreowanym przez Petera Jacksona, tak więc tutaj no, wszyscy lubiący i oglądający film czy też trylogię Władcy Pierścieni, no, będą się czuli jak u siebie w domu. Ja osobiście, no, byłem zakochany w tym filmie i jestem do tej pory. Oglądałem i w zwykłej wersji, i w wersji właściwie edycji reżyserskiej, którą polecam wszystkim, bo jest naprawdę wzbogacona o dodatkowy content, tak więc polecam każdemu. No i, moi drodzy, są, no, standardowo tutaj Aragorn, Boromir, Gimli i Gandalf walczą, że tak powiem, no, w zwarciu, a oczywiście z daleka kosi wszystko Legolas, tak? Zresztą jak w filmie, Legolas to też jest takim siewcą śmierci w tej grze, że ja nie mam pytań. Zresztą dokładnie tak jak w filmie, no normalnie, no, żywy snajper. Dobra, czyli tak. Dwóch niziołków już wylevelowanych, lecimy dalej. Moi drodzy, pierwsza mapa nie jest oczywiście trudna, ale też trzeba się mieć na baczności, zwłaszcza jeśli chodzi o niziołków, bo mogą naprawdę, no, łatwo zginąć. A może Gandalf huknie spelem, co? Jakbyś tak chciał. Hukniesz? A może ja bym cię poprosił jeszcze raz, bo nie zawsze to ci wychodzi? Coś nie chce mnie tutaj posłuchać, Gandalf. Czemu? Co jest grane? Dobra, już teraz nie będę marnował spela, ale... Czemu on... Może na tego trolla? I czemu Aragorn ma tak życie zjechane? Nieważne. Weźmy, może teraz spróbujmy tym spelem. Ciekawe, co ten spel zrobi z trolem. Czy Gandalf będzie chciał go w końcu użyć, czy nie? Troll na glebę, w ogóle co ten Gandalf? Ale teraz żeśmy wkurzyli dużego przyjaciela. Dobra, rzućmy się na niego wszyscy. I, moi drodzy, generalnie trolle potrafią walczyć zarówno w zwarciu. Kto tak wali trolla na glebę? Boromir. Tak, dokładnie, Boromir. Boromir ma taką parę w łapach, że potrafi obalać nawet największych przeciwników i to jest fajne. Bo zanim troll się z tym swoim cielskiem podniesie... Kto mi tu naparza Gandalfa? Zanim się troll z tym swoim cielskiem podniesie, to zdążymy go ładnie wyklepać. Legolas, zrób swoje, ja byś mógł. Generalnie oprócz tego, że Legolas jest mega szybkostrzelny, to ma jeszcze kozacki zasięg. Powiedziałem, Legolas, że masz kozacki zasięg, a nie strzelasz. No. Dobra, Merry, idź po znajdźkę. My się tu wróćmy. Oczywiście nasi bohaterowie mają możliwość też leczenia się, gdy stoją nieatakowani w miejscu. Ale jakby co, możemy użyć leczenia i też z tym nie będzie problemu. Dobra. Niech się tutaj Merry szybciutko wróci i, moi drodzy, lecimy dalej. Co my tu mamy? Tu jest sala ogarnięta. Tutaj co będzie? Na pewno więcej goblinców, założę się.
I może Gandalf w końcu zechce w całą hordę uderzyć tym swoim spelem, magicznym wybuchem. No, Gandalf, raz, raz, coś. Tak jest, widzieliście to? Gandalf potrafi złożyć na przykład 10 goblinców, czy tam innych niemilców na jeden magiczny wybuch, nie? Dobra, niech nasi sobie radzą. Niziołki jak chcą też tam, niech jakimś kamieniem rzucą. Dobra, i może podeślijmy teraz Legolasa, zobaczymy co tam jest. Warto Legolasa wysyłać na takie właśnie misje zwiadowcze. Stop, mam tu jedną moc do wykorzystania. Jeden punkt mocy. To od razu sobie zrobię dary elfów, dzięki temu bohaterowie będą o 50% mocniej bić, a to mi się przyda. Co my tu mamy? Dobra, niech Legolas sam ich wystrzela. Czy on ma goblina na hita? No oczywiście, że tak. Podejdą do niego? Nie, na dwa hity na razie. Dobra. Moi drodzy, generalnie Legolas jest jedną z tych postaci, którą się najłatwiej leveluje. A z tych postaci takich nieniziołkowych to chyba jednak mimo wszystko najgorzej leveluje się Boromira. No ale na szczęście Boromir nadrabia to tym, że po prostu no, potrafi obalać przeciwników. To jest bardzo fajna opcja. Dobra, czyli tak, praktycznie Gimli i Boromir mają blisko drugiego levela. Gandalf też wbije ten level za chwilę, więc spoko. Dobra, czyli teraz Pippin nie zaleweluje. No nie wiem, czy to szczęśliwy dzień, włócząc się gdzieś po kopalni i zabijając gobliny, mój drogi. Dobra, i tu będziemy, tak, tu mamy tą komnatę, w której bodajże leży Balin, syn Fundina. Chyba dobrze pamiętam. Zaraz zresztą sprawdzimy. Wbijamy do tej sali. I chyba tutaj za bardzo zadowolony Gimli nie będzie z całej sytuacji, ale zresztą zaraz to zobaczymy. Dobra, jesteśmy. We must move. We cannot linger. Goblins. They are coming. Let them come. Otóż to, moi drodzy, mamy tak jak w filmie. Niech przyjdą jeden krasnolud jeszcze w Moridycha. Wtedy Gimli naprawdę się zagotował i robił grube dymy. I moi drodzy, radzę tu właśnie niedziołków trzymać. Co ten Gandalf zrobił teraz? Ten to jest wywijas. Właściwie na jednego strzała całą hordę goblinów zdmuchnął, nie? To jest wariat. I moi drodzy, przy okazji drugiego levela Aragorna mamy tutaj Mistrz Miecza, który daje mu 50 obrażeń i 50 do pancerza, więc spoko. Dobra, nasi niech sobie radzą póki co. Tak. Troleł. Szybko atak sokoła. A Gimli niech rzuci toporem. Da radę? Tak jest, dobra. I praktycznie już po trolu. Zaraz padnie. Tak, oczywiście tam Boromir go obalił. Na glebę. Mistrz Miecza, poczekajmy z Mistrzem Miecza. Może zróbmy tak, że Aragorn niech podleczy naszych bohaterów. Dobra. No i mamy pełne zdrowie i możemy wywijać dalej. Czy ja mogę już tego spadało, że nie mogę. Ale Gandalf ma drugi level, czyli ma miecz błyskawicy. Wystrzeliwuje błyskawicę z miecza. Zachowajmy ten spell na później. Dobra, póki co nie jest źle. Aragorn tylko troszkę obity, ale na razie nie ma tragedii. Spoko. Tak, i oczywiście te brzydale mają wejście smoka. Ile tych troli, co wyście tam, skąd wyście jej wypuścili, masakra, nie, tylko nie troli, nie hobity, uciekajmy hobitami, moi drodzy. Dobra, jeden troll chyba zginął. Dobra, przybliżmy sobie troszeczkę mapę tutaj. Okej, nie, chyba sobie poradzimy. Wyrzucacie kamieniami może, co? I powiem wam, moi drodzy, jak na 2004 rok, to grafika naprawdę robi wrażenie. Sam troszkę oberwał, ale to nic. Dobra. Udało się. Oj, ta muzyka. Normalnie ciary, nie? Dobra, wbijamy. Co my tu mamy? Oczywiście kolejną ekipę goblinców. Ja sobie podleczę może naszych bohaterów. Okej. I teraz tak, zróbmy Gandalfem tutaj lekki wybuch. Że tak powiem. Tak jest, Gandalf robi robotę. Aragorn niech sobie włączy Mistrza Miecza, niech sieka. Dobra.
Okej, kolejna fala goblinców odparta. A, bo one tu pilnują tego kolejnego skarbu, dobra. Zróbmy atak sokoła na trolu. A Aragorn niego tam sieka, bo on jest teraz jeszcze na odpale, więc spoko. A ty Gimli rzucaj tym toporem może w niego, co? Dasz radę, chłopie? Nie, troszkę się zwiesiłeś. Dobra, nawet nie zdążył ci toporem, bo zginął. Troleł. Dobra. Okej, i dajmy Boromirowi trzeci level. Dobra. Tak, moi drodzy, czyli słyszymy już ryk Balroga, oczywiście też stwór, właściwie demon znany z filmu. Pamiętam, że gdy pierwszy raz go zobaczyłem na szklanym ekranie, na srebrnym ekranie, no i szklanym też, to mówię, co ci twórcy odwalili, naprawdę najbardziej demoniczny demon z demonów. No, nie licząc śniącego z Gotika. Tak, i oczywiście przez ten most też lecimy jak w filmie. Okej, okay, i tak jak w filmie widzę, strzelają do nas gobliny. Pamiętam tą scenę, kiedy te gobliny zaczęły strzelać. Mało co nie trafiały po prostu niziołków po nogach, ale wtedy Legolasowi znowu odpalił się tryb snajpera i tam zaczął siekać ostro. Wycofajmy niziołki do tyłu. A Legolas niech strzela. O, widzę, że Legolas radzi sobie fenomenalnie, więc w porządku. Dobra. On niech zaraz wszystkich wystrzela. Bo przecież zasięg to ma kosmiczny. Zejdźmy troszkę tu w dół. Dobra, niziołkami tak samo możemy już iść. Tak, no i Legolas, zobaczcie, w pojedynkę wystrzelał z 20 goblinów, nie? Dobra, szybciutko lecimy. I tu za chwilę będziemy chyba mieli walkę z samym Barlogiem, więc będzie spoko, będzie epicko. Tak jak w tym, jak w filmie, na nic tu miecze. I moi drodzy, musimy używać, żeby pokonać Balroga, musimy użyć miecza błyskawicy. I tu widzicie w lewym narożniku jest ta scena z filmu. Kilkukrotnie po prostu musimy trafić Balroga i tyle. Na szczęście Balrog jest o tyle łatwym przeciwnikiem do pokonania, że jest strasznie powolny. Oczywiście gdy walnie, no to już nie ma co zbierać. Ale gdy po prostu uciekamy od jego ataków, no to pokonanie go nie jest naprawdę żadnym wyczynem, więc spoko. Dobra, walnijmy mu jeszcze raz mieczem błyskawicy. Tak, znowu oberwał. Świetnie. No ale on też nam walnął. Ale jakby co, moi drodzy, mam jeszcze w zanadrzu umiejętność leczenia, więc spoko. I tu będziemy mieli, moi drodzy, troszeczkę, że tak powiem, inną wersję wydarzeń niż w filmie. O tym też na samym początku odcinka mówiłem. Zaraz zresztą tu będziecie, moi drodzy, widzieć na własne oczy, co tu się stanie. Ale moi drodzy, gdy oglądałem pierwszy raz filmy Drużyna Pierścienia i na końcu Gandalf spadł z tej krawędzi tego mostu, ja mówię, co? Gandalf zginął? Taki potężny... Czekajcie, podleczymy Gandalfa. Taki potężny czarnoksiężnik i już? Końcówka filmu, właściwie pierwszej części trylogii i co już po Gandalfie? Mówię, nie, niemożliwe. Później w dwóch wieżach, jaki był Zong. Normalnie tyle wspomnień z tymi filmami. O ludzie. Generalnie, moi drodzy, ta gra była spełnieniem marzeń, ponieważ no, były takie oczywiście wyobrażenia, co by było, gdyby ktoś ten film przeniósł jako grę, nie? A tu rok 2004, cyk, Bitwa o Śródziemie. I to była gra z tak naprawdę, mimo że graficznie wtedy było naprawdę miodzio, to gra była bardzo przystępna, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, więc tykaliśmy ostro w tą gierkę. I moi drodzy, to będzie chyba tyle, jeśli chodzi o Balroga. Tak jest, po Balrogu. Pięknie, moi drodzy, zwycięstwo. Dobrze, moi drodzy, i teraz pod koniec każdego levela będziemy mieli tutaj podsumowanie, czyli statystyki bitwy, dodatkowe zadania, doświadczenie bohaterów, co mamy dalej, mamy doświadczenie jednostek, premia obszarowa
I rezultat, całkowite zwycięstwo. I całkowite zwycięstwo, moi drodzy, osiągamy wtedy, gdy wypełnimy wszystkie zadania poboczne. Tak więc, moi drodzy, Moria plus jeden punkt mocy. I teraz tak, tu mamy statystyki naszych wszystkich tutaj bohaterów. Czyli tak, wyszkolone jako pierwsze, obecny poziom jednostki, ukończone misje, wrogowie pokonanie w misji i wrogowie pokonanie w kampanii. I zobaczcie, Legolas ma 128 pokonanych wrogów w jednej misji. Gandalf 79, Aragorn 51, Gimli 42, Boromir 23, Pippin 7, Merry 6, Frodo 4, sam jedną zabitą kreaturę. Tak więc powiem wam szczerze, moi drodzy, że pod koniec kampanii to Legolas i Gandalf będą mieli tysiące zabitych wrogów. Naprawdę. Kontynuujemy. Moria. Udało się uciec. Plus jeden punkt mocy. Super. As the shadow of Sauron moves across the land, Lord Éomer and his horsemen must defend the villages of Rohan. I moi drodzy, tutaj jest to, o czym mówiłem. Mamy tutaj armię Rohanu, Éomer i 20 Rohirrimów. I mamy trzy obszary do wyboru. Mamy wschodnie Rohan, Rohan i zachodnią Bruzdę. I zobaczcie, za wschodnie Rohan mamy plus jeden punkt mocy, czyli już wiadomo, o co chodzi. Za Rohan mamy plus 20 do dowodzenia, czyli mamy zwiększony limit jednostek, co też się przydaje. A za zachodnią Bruzdę mamy plus 10% zasobów, czyli zasoby przybywają nam o 10% szybciej. Tak więc, moi drodzy, pozwólcie, że sobie zapiszę grę. Ciekawy jestem, jak to się będzie szybko zapisywać, bo pamiętam, że zapisy były strasznie dobro, tak? Dobra, dobro 1. Pamiętam, że zapisy były strasznie długie. Teraz już nie są strasznie długie. Kiedyś to było. No ale jak się miało Pentiuma 3 czy 4, to wiadomo. Moi drodzy, to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że cała ta seria przypadnie wam do gustu, bo tak się składa, że to będzie seria najdłuższa, zdecydowanie będzie to seria najdłuższa na moim kanale. Liczę, że to będzie około 40 odcinków. Tak więc mam nadzieję, że seria przypadnie wam do gustu. No i że jest wiele osób, które po prostu tak samo jak ja uwielbiają tę grę. Tak więc, moi drodzy, kampanie dobra i odbijanie Rohanu z rąk sił zła będziemy sobie po prostu ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!